Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem panów posłów Bartosza Kownackiego, a także Macieja Małeckiego. Dzisiejsza konferencja dotyczyć będzie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Platformy Obywatelskiej Pawła Olszewskiego. W najbliższych dniach do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta trafi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Platformy Pawła Olszewskiego. To zawiadomienie ma przed sobą pan poseł Maciej Małecki. Chodzi o sprawę pomiędzy Urzędem Skarbowym a panem posłem Olszewskim. Więcej o tej sprawie powie pan poseł Maciej Małecki. Pan poseł Olszewski, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, miał problemy z rozliczeniem się z podatkiem po zakupie mieszkania. Zamiast zapłacić podatek według wyliczeń Urzędu Skarbowego, zamiast prowadzić tą sprawę przez urzędnika, który zajmował się jego podatkiem, zaczął pojawiać się w dyrekcji Urzędu Skarbowego. W efekcie ze stanowiska pracy została odsunięta urzędniczka, która prowadziła sprawę pana Olszewskiego i która chciała wyegzekwować od niego podatek. Dziwne wyjaśnienia, rozliczenia wspólnie z osobami, z osobą z rodziny. Sytuacja, która pokazuje, że mogło dojść do traktowania polityka Platformy Obywatelskiej w Urzędzie Skarbowym w sposób inny niż zwykłego obywatela. I w związku z tym chcemy wyjaśnienia tej sprawy przez prokuraturę. Bardzo proszę, poseł Kownacki. Szanowni Państwo, ja mam akurat to szczęście, że jestem posłem z Bydgoszczy i pani, która rozliczała pana posła Olszewskiego, później została zwolniona, pojawiła się w moim biurze poselskim, miałem możliwość z nią rozmowy i rodzą się pierwsze pytania, kilka takich zasadniczych pytań. Po pierwsze, czy to jest rzecz normalna w Polsce, że poseł, prominentny działacz, jak powiedział pan poseł Małecki, Platformy Obywatelskiej, jedna z bardziej liczących się osób w Bydgoszczy, wezwana przez urzędnika Urzędu Skarbowego do złożenia wyjaśnień, bo nie zapłaciła podatku, nie rozliczyła podatku, idzie zamiast do tego urzędnika, do zastępcy naczelnika tego Urzędu Skarbowego. Czy to jest prawidłowe postępowanie w Polsce, że poseł WIB w swojej sprawie idzie do przełożonego, a nie do urzędnika? Druga rzecz, to rodzi się pytanie, dlaczego próbowano rozliczyć ten podatek, jak mam relacje i prasowe, i z innych źródeł. Próbowano rozliczyć ten podatek należny przez pana posła Olszewskiego, tak jakby pozostawał we wspólnocie majątkowej ze swoją mamą, co pozwala mieć duże wątpliwości, dlaczego urzędnicy tak pracowali i pozwala wysnuć wniosek, że być może tam doszło do przekroczenia uprawnień przez niektórych urzędników. I trzecia rzecz, najważniejsza w tej sprawie, urzędnik, który zachował się w sposób prawidłowy, który wzywał pana posła Olszewskiego, później próbował podatek naliczyć w sposób prawidłowy. Pierw został, jak powiedział poseł Małecki, przesunięty do innego wydziału w tym Urzędzie Skarbowym, a następnie został zwolniony. Pani, która chciała rozliczyć posła Rzeczypospolitej, została zwolniona z pracy i o tym, że w sposób niezasadny, wypowiedział się Sąd Pracy. Sąd Pracy stwierdził w pierwszej instancji, że to zwolnienie było nie na miejscu, że należy przywrócić pracownika do pracy. Co więcej, że zachował się w sposób prawidłowy, tak jak powinien postąpić urzędnik, jak powinien postąpić funkcjonariusz publiczny. To również pozwala formułować pytanie, czy jej przełożeni, tej pani, nie przekroczyli swoich uprawnień, zwalniając ją z pracy. Chcemy wyjaśnienia tej sytuacji i mamy nadzieję, że prokurator generalny zajmie się tą sprawą. Mam również nadzieję, że sprawę będzie badała inna prokuratura niż prokuratura okręgowa w Bydgoszczy, dlatego że niestety zależności między wysokimi funkcjonariuszami publicznymi a prokuratorami, choćby takie pozaprawne, no powodują, że prokuratura boi się działać w sposób niezależny. Lepiej, żeby to przeprowadziła inna jednostka organizacyjna prokuratury. Dlatego też zawiadomienie kierujemy do pana prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Gdyby w Platformie Obywatelskiej obowiązywały standardy, to po opisanych sytuacjach, które są w publikacjach prasowych, to poseł Olszewski powinien zawiesić swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej i w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. Niestety w to nie uwierzymy, bo w Platformie można
mieć zarzuty prokuratorskie, tak jak Sławomir Nowak, i dalej być ważnym szefem regionu. Jeżeli pan poseł Olszewski miałby chociaż krztę honoru, to zawiesiłby swoje członkostwo do wyjaśnienia sprawy, a mam nadzieję, że ta sprawa przez dziennikarzy zostanie potraktowana bardzo poważnie i liczymy na to, że będzie traktowana tak i tak eksponowana w mediach jak inne sprawy, bo nie może być tak, że wszystkie media zajmują się sprawami tylko posłów opozycji, a jeżeli chodzi o posłów koalicji, to nie tylko urzędy skarbowe, które bezpośrednio podlegają ministrowi finansów, zachowują się tak, jak było to opisane, ale również media jakoś tak po cichu omijają te sprawy. Liczymy, że będzie rzetelna informacja i mamy nadzieję, że będzie presja na posła Olszewskiego, by zawiesił członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli ma choć krztę honoru, to zrobi. Jeżeli nie ma pytań w sprawie konferencji, to państwu bardzo dziękujemy. Dziękuję.